Nie, ogec. Byśmy nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Tak. Wejdź na stronę Powstanie w Getcie. Polskie tak. Radio.pl. Coś okropnego. Autopromocja. Radio Conchita to Café Mello Conchita. Barbie Baby. Polskie Radio 24, minęła 22, czas na informację dnia. Radio Conchita. Były premier Donald Tusk zeznawał dziś jako świadek w sprawie organizacji wizyty w Smoleńsku. Rząd zainaugurował program Dostępność Plus. Chodzi m.in. o dostosowanie publicznej infrastruktury do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Koncertem zatytułowanym Siła Miłości w Krakowie upamiętniono ofiary KL Ravensbrück. Paweł Zieliński, zapraszam. Po blisko pięciu godzinach w warszawskim sądzie okręgowym zakończyło się przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska w procesie m.in. byłego szefa jego kancelarii Tomasza Arabskiego. Chodzi o organizację wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżyciele prywatni, część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, zarzucają byłemu szefowi kancelarii premiera i czterem innym urzędnikom niedopełnienie obowiązków. W części jawnej Donald Tusk zeznał, że sama organizacja lotu do Smoleńska nie była jego kompetencją. Sądzę, że organizacją lotu zajmował się pułk. Ja się nie interesowałem tym, kto się zajmuje organizacją lotu. Były premier stale podkreślał, że prezydent Kaczyński nie dążył do wspólnych obchodów, a Pałac Prezydencki nie kwestionował dwóch wizyt w Katyniu, więc o ich rozdzieleniu nie było mowy. W moim przekonaniu prezydent Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy przyjęli z zadowoleniem i raczej z czymś na kształt ulgi to, że tak ta sekwencja będzie wyglądała. Te zeznania krytycznie oceniła wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich Ewa Kochanowska. Jest bardzo przykro popatrzeć, jak właściwie nikt za nic nie odpowiada. Ja jestem premierem, więc mnie to nie interesuje. Zdaniem Ewy Kochanowskiej kluczowa jest treść rozmowy z lutego 2010 roku, w której to premier Putin zaprosił Donalda Tuska do Katynia. Prawdopodobnie w kancelarii premiera jakiś dokument czy transkrypt takiej rozmowy z tak ważnego zaproszenia powinien się znajdować. Chciałabym go zobaczyć. Po niejawnej części rozprawy i wyjściu z sądu Donald Tusk nie rozmawiał z dziennikarzami. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rząd zainaugurował kilkuletni program Dostępność Plus. Władze chcą dostosować publiczną infrastrukturę do potrzeb seniorów i niepełnosprawnych. Podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie premier Mateusz Morawiecki mówił, że takie zmiany to dla wielu niepełnosprawnych przełom. To, co dla niektórych może być ułatwieniem, udogodnieniem, dla wielu osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami jest przełomem. Dla niektórych wejście po kilku schodkach, po podjeździe jest czymś całkowicie normalnym, ale są wśród nas bardzo liczne osoby, tak samo ważni jak my, którzy muszą mieć pomoc w przełamaniu tych barier. Rada Ministrów zaplanowała funkcjonowanie programu do 2025 roku, a na jego realizację przeznaczyła 23 miliardy złotych. W Sejmie szósty dzień protestują osoby niepełnosprawne. Deklarują, że będą prowadzić akcję, aż posłowie przegłosują projekt ustawy spełniający ich postulaty. Rząd obiecuje pomoc, ale stosowne przepisy mogą zostać przegłosowane dopiero w połowie maja. Wierzymy w pomoc prezydenta, mówi jeden z protestujących, Kuba Hartwich. Nie jest to takie łatwe. Liczymy na pana prezydenta i ja powiedziałem wczoraj pani ministrze. Ale to ile jest osób chorych po prostu, bo to intelektualnie jest pełno. To mam nadzieję, że będą za. Niepełnosprawni domagają się zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u i wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym 70% zaufaniem. Tak wynika z sondażu CBOS. Premier Mateusz Morawiecki ma 61% zaufania respondentów, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicepremier Beata Szydło po 49%. Liderem rankingu nieufności jest szef PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa mu 46% badanych. CBOS w kwietniowym sondażu zwrócił uwagę, że niekwestionowanym liderem rankingu społecznego zaufania pozostaje prezydent Andrzej Duda. Od sierpnia ubiegłego roku notowania prezydenta niezmiennie kształtują się na wysokim poziomie. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-12 kwietnia na liczącej ponad 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Koncertem zatytułowanym Siła Miłości w Krakowie upamiętniono ofiary KL Ravensbrück. W Muzeum Techniki i Sztuki
i japońskiej manga zabrzmiały teksty polskich więźniarek niemieckiego obozu przy akompaniamencie specjalnie skomponowanej muzyki. Za tydzień przypada rocznica wyzwolenia największego i jedynego kobiecego obozu na terenie III Rzeszy, w którym zginęło ponad 30 tysięcy Polek. Andrzej Róg, reżyser. Tak jak daliśmy to w tytule Siła Miłości, tak również w tych wierszach jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że te dziewczyny miały gorące serca zarówno w stosunku do ojczyzny, jak i w stosunku do najbliższych. Dlatego mogły się tak konsolidować w niewoli. Profesor Wanda Połtawska, była więźniarka KL Ravensbrücki, inicjatorka zorganizowania koncertu. Kolejny koncert Siła Miłości odbędzie się 30 kwietnia w Warszawie w rocznicę wyzwolenia obozu. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Za oknem w Warszawie leje i tak też jest prawie w całym kraju. Opadom towarzyszyć mogą burze. Termometry pokazują od żeleje. Na Pomorzu Gdańskim 10 w centrum, wszystko, w Małopolsce. Wszystko się rusza. Leje, leje. Leje, leje. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 22. To jest bardzo trudne, ale tak jest. Dzień kwietnia, przed nami godzina poświęcona kulturze duchowej i fizycznej. Po 22.30 po raz pierwszy na nasz język. Powiedziałbym tak, że należy być jednoznacznym w działaniu, ale na tyle, na ile można. Kwadratura kultury. Dobry wieczór to Państwu, powiedzmy w takim razie, dzisiaj, w tych słowach pan minister powiedział, że to oskarżenie prywatne przeciwko panu arabskiemu i jeszcze czterem innym urzędnikom. Mówi pan o tym, że powinno być oskarżenie publiczne i to nie wobec Tomasza Arabskiego, tylko wobec Tomasza Arabskiego, ale także wobec pana Donalda Tuska. Znał, korzystał z działania. I dzisiaj w Kwadraturze Kultury o architekturze, która służyła właśnie tym różnym przyjemnościom intelektualnym, tudzież zarządzenia Rady. A moim gościem dzisiaj jest Izabela Gawicka, historyk sztuki, odkrywczyni obrazu Elżbieta, przypomnę. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Pani profesor, kiedy się zaczęły, kiedy ludzie się zaczęli moszyć, ale nie tylko w celach przyjemnościowych, ale także, żeby coś sobie przekazać, rozmawiać, żeby po prostu kwitło życie przekazać. No to już starożytny Egipt. A z Egiptu przejęła to już starożytna Grecja, gdzie właściwie możemy mówić wręcz o czymś w rodzaju właśnie spa i hydroterapii. Mianowicie powstawały tak zwane asklepiony, ponieważ Bogiem opiekującym się zdrowiem, leczeniem był Asklepios, Eskulap rzymski, stąd się wziął i do dzisiaj dnia funkcjonujący. No i Apollo. W związku z tym były właśnie budowane te gimnazjony i asklepiony. Najchętniej przy wodzie, woda zawsze grała bardzo ważną rolę, gdzie budowano tak, stadiony, ćwiczono ciało. To wszystko przejął Rzym i rozwinął w znakomity zupełnie sposób. Notabene słowo spa jest słowem łacińskim i oznacza sanus per aqua, zdrowy przez wodę. No fantastycznie. Hydroterapia dosłownie. Tak, a myśmy myśleli, że to taki współczesny wynalazek, no w ogóle taki luksus, przyjemności, a przecież kiedyś to nie był luksus. A to była powszechna sprawa. W samym Rzymie było w okresie największej świetności, czyli już za cesarstwa, ponieważ najstarsze znane łaźnie, właściwie termy nazwano to, pochodzą z czasów Republiki, znana jest ta z Pompeji. Zalana w związku z tym odkopana i ocalała. Ale za czasów Karakali, za czasów cesarzy już pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, była ogromna ilość term, z nich najsłynniejsze termy Karakali. No
właśnie, to znany obiekt, bo to przecież jest olbrzymi, olbrzymi obiekt. Te obiekty z reguły składały się z wielu budynków, z zieleni, z rzeźb, z ozdób. Najważniejszy był taki pokój, ogromna poczekalnia, jak gdyby po szatni. Przychodzono, one były bezpłatne w dodatku, albo bardzo nisko płatne. Dostępny dla wszystkich obywateli. I tam w gruncie rzeczy toczyło się życie kulturalne, ale i polityczne. Można było, tak jak dzisiaj, w jakichś miejscach publicznych, w kawiarniach i tak dalej, porozmawiać o wszystkim. Biblioteki towarzyszyły takim termom. No z reguły znajdowały się trzy baseny, jeden z chłodną wodą, jeden z letnią i jeden z najcieplejszą. No i Kaustum, ten wynalazek rzymski, który dzisiaj funkcjonuje w wielu luksusowych mieszkaniach, to znaczy ogrzewanie podłogowe. To było na takich słupkach, jak gdyby kładziono pierwsze warstwy, potem posadzka, która z reguły była z mozaiką. I na przestrzeni między tymi słupkami stały piece ogrzewające podłogę. No czy nic nowego pod słońcem? Nic nowego pod słońcem. No i zdrowy duch w zdrowym ciele była też no maksimum jeszcze rzymską, starożymską. A Spa, miasto w Belgii, w Wardenach, we wschodniej Belgii, znane było w średniowieczu właśnie, bo miało tę nazwę Spa, na pamiątkę samosferacka. To wszystko, co pani mówi, powinniśmy wiedzieć, ale wmawia nam się, że współczesność ma takie właśnie i modne, i wygodne, ekskluzywne wynalazki. Mało tego, kursuje też powszechny chyba pogląd, świadomość zbiorowa, że średniowiecze, czyli te ciemne wieki średnie, były brudne, niechlujne i jak najdalej od jakiejś dbałości o ciało i higieny. A tymczasem wcale tak nie było. Pełna nieprawda. Panie ministrze, taki przekaz ikonograficzny, najwcześniejszy, kieruje, pochodzi to jest z IX wieku. Która mianowicie w takim rękopisie Jana z Damaszku występuje bez samych kąpieli. Stanowiskiem państwa polskiego, bo to jest komisja, która działa w imieniu państwa polskiego, są ustalenia komisji, jakie są najważniejsze ustalenia? W średniowieczu na początku absolutnie to była jak gdyby kontynuacja po ciemnych wiekach, po wędrówkach ludu i tak dalej, kiedy już zaczęło odbudować się wielkie państwa europejskie, to higiena na co dzień była jak najbardziej, tylko inna forma, nie była już, nie było term takich jak były w starożytności w Rzymie, budowano łaźnie i stąd ulica Łaziebna i stąd obsługujący te łaźnie byli łaziebnikami, łaziebnicy, całe cechy. No właśnie, oni mieli swój własny cech, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli związki zawodowe. I były takie miejskie łaźnie, kościelne i cechowe właśnie. No a bogaci, już na pewno władcy, królowie, mieli swoje prywatne łazienki. Notabene żona Mieszka I, Dubrawa, Dąbrówka, miała osobistą saunę, gdzie rozgrzewano kamienie do bardzo dużej temperatury i po prostu tak jak na dzisiejsza sauna to działało. Zabawne dlatego, że nawet w przysłowiach przetrwały pewne sprawy, mianowicie Bolesław Chrobry, jeżeli kogoś, ktoś mu podpadł, kogoś nie lubił, zapraszał go właśnie do łaźni i tam najpierw witkami brzozowymi go traktował albo mokrą ścierką i oblewał wodą. Stąd jest lanie jako bicie. Ach tak, że po prostu kogoś sprawić lanie, to jest po prostu oblać wodą.
najpierw źle potraktował wszelki skandal. Panie profesorze, co się stało, że potem nagle no jakoś przeszłość, historii odeszły te takie higieniczne zasady bycia, życia i zrobiła ta straszna choroba, która nawiedziła Europę i dziesiątkowa, dosłownie połowa ludności umarła, dżuma w 1348 roku. To była katastrofa dla cywilizacji europejskiej. I rozpowszechniło się przekonanie, że wszystko zło, zarazy przez właśnie z łaźni. Łaźnie stały się niemal symbolem tego zła, gdzie można było się zarazić. Coraz zakazowano ich budowy. Nie wolno było się na przykład kąpać w niedzielę. Nie wolno było używać kąpieli. I to trwało dosyć długo. Na początku, jeszcze przez XV wiek, jeszcze na początku XVI wieku wydawałoby się renesans. No renesans, rozkwicie. A to był okres największych brudasów, szczerze powiedziawszy. W tym czasie, zamiast kąpać się, to na brudne ciało nakładano czystą bieliznę. Białą koszulę płócienną, która miała wytrzymać ciało i sprawić jak próbować naprowadzać tak. Polski samolot. Co widać w malarstwie można prześledzić z tego czasu, w zasadzie na że wystają spod szat białe krajki koszul, tych, które były przywdziewane, żeby po prostu to brudne ciało nie pachniało brzydko. Najlepszy to, że kolor Izabeli Nowy, stąd jest szary, taki brudny szary. Izabela Kastylista w ogóle nie zmieniała tych koszt. Naturalna barwa spowodowana brakiem higieny i prania. Dopiero w gruncie rzeczy, ale wtedy już jak gdyby odżyły te starożytne pomysły i to już się działo w ciągu XVI, dalszego XVI wieku, XVII wieku. No w oświeceniu to już absolutnie każdy oświecony człowiek musiał być również umyty. Panie profesor, ale wróćmy jeszcze do takich znanych przedstawień, które pokazują, że no, w XVI wieku, w połowie XVI wieku, to jakby wróciła ta instytucja zbiorowych kąpieli. Jest bardzo znany i mój ulubiony, ja myślę, że nie tylko mówi obraz Lukasa Cranacha, Fontanna Wiecznej Młodości. Czy to nie jest też jakiś taki wizjoner? Obraz, przedstawienie, gdzie woda, no nie tylko, że służy czystości, ale także sprawia cuda. No, z jednej strony wchodzą kobiety, no już takie leśliwe, niesione przez służących albo nawet w lektykach, a w środku tej fontanny wiecznej młodości dokonuje się cud. Ja myślę, że to jest świetna reklama hydroterapii. W tym czasie, bo te panie rzeczywiście wychodzą już piękne i młode, zdążają do namiotu, gdzie panowie na nie czekają. To była ta zmiana, że łaźnie wyglądały inaczej. To były zazwyczaj kadzie, do których wylewano gorącą wodę i na to osłaniano to albo namiotem, albo baldachimem. Mówił pan w programie telewizyjnym, jakoś że jeszcze sporo pracy przed komisją smoleńską. A czy nasze łazienki warszawskie, ma pan pewność, że komisja posmoleńska będzie mogła tę pracę wykonać? Dlaczego to pytam? Dlatego, że z rozmów no z ludźmi do dzisiaj zachował się kąpielowy pokoi. Wyłożony zaniepokojenie, że od mniej więcej nawet pana prezydenta przez Niemców w sprawie sądownictwa, czyli lata ubiegłego roku, jest taki ciąg zdarzeń mało zrozumiałych, mało celowych dla malarza niektórych, z 18, z końca XVIII wieku, Plesza i Augusta.
mam okazję rozmawiać. Pytanie Państwo obejrzeć, później bo za pomocą zmiana projektorów cyfrowych nawet udało się uzyskać barwy na podstawie starej biało-czerwonej fotografii. Jest to opozycję. Okazało się, że wieczorem odwołała ją koalicja. Ale później o takich już mniej kulturalnych rządu. Aspektach wiążących no się z kompletnym zaskakujące odwołanie pana ministra z ministra obrony narodowej, pana profesora Szeszkowicza, ministerstwa środowiska. Cały ten, w związku z tym obrazy, ta ikonografia, niekończący się serial rekonstrukcyjny, Cnotliwa Zuzanna. Takie też enigmatyczne, jakby trochę dystansowanie się od wierna mu, ale na to, żeby jego byli dwaj sędziowie katastrofy już mocno, którzy się mieli zakochali i postanowili namówić ją do grzechu. Takie stanie, także najpierw ją podglądali właśnie w kąpieli, że popieramy, i wielu, wielu ale tak malarzy sięgało do tego wątku. Takie są głosy niektórych z moich rozmówców. Jak pan to postrzega, jako znany jak Rembrandt, może Rubens. Trudno tak mówić, bo to dotyczy też pana. Artemidia Gentileschi namalowała jeden z pierwszych swoich obrazów, gdzie podobno jest ja ona sama, to znaczy ona oddała jakoś poprzez tę sytuację podglądanej Zuzanny swoją... No tam zalecał się do niej pomocnik jej ojca, zresztą też nic nie wykorzystał, także to podobno jest i no tak, z kolei jeden z piękniejszych przedstawicieli jest bardzo wczesny Aldolfera. W taki symultaniczny sposób pokazuje całą historię, wspaniałą rezydencję, zamek Joachima, czyli męża Zuzanny i ją najpierw wchodzącą, potem się kąpiącą, mnie nogi ona w bali osobnie przed wejściem do właściwej fontanny. No i trochę to też piękne, tak właśnie komiksowe, jakbyśmy dziś powiedzieli, przedstawił historię Zuzanny. Marcisa jest też bardzo piękny obraz, jeszcze dla jest Tim Toretto, także wielu wybitnych malarzy poświęcił uwagę Zuzannie. A drugą taką damą, którą też podglądał sam Dawid, znana historia z Księgi Dawidowej, mianowicie Betsabę, która była żoną Uriasza, ale nawiązała romans z królem Dawidem i Dawid odbił Uriaszowi swoją za żonę, jedną z ośmiu żon była Betsabę Dawida. No i jako pierwszym dzieckiem był słynny król Salomon. No tak, i to ta scena też często powraca, jak wybitnych artystów, chyba najpiękniejsza Betsabę, czy Betsabę, to różnie się wymawia. Rembrandta, tak, ale już Memling ją malował, Van Eyck malował, także ale nie mówiąc już o tym Janie z Damaszku, który w miniaturze z IX wieku również przedstawił ten moment podglądania przez Dawida, kąpiący się Betsabę, czasem bez Dawida, czasem z Dawidem, ale w kąpieli w zasadzie zawsze. Jeżeli mówimy o podglądaniu, czyli właściwie takiej niegodnej trochę czynności, to mi się tu przypominają łaźnie, bardzo współczesne, dwie prace, dwa filmy wideo nakręcone przez Katarzynę Kozyrę. Pierwsza to była łaźnia damska, tak łaźnia po prostu była, natomiast druga była łaźnia męska i ta pierwsza łaźnia, czyli właśnie kobieca nakręcona zresztą w którejś z łaźni w Budapeszcie, miała bardzo taką malarską aurę, ale przez ostatnie trzy miesiące rzeczywiście pięknie obrazowała. Nie było w niej żadnej pikanterii. Pikanteria dopiero pojawiła się w przypadku drugiej łaźni męskiej. Gdzie tak bardzo łagodnie pani określa słowem pikanteria, bo to chyba nadużycie troszkę. No właśnie, dlaczego? Skoro to nieszczęsną Zuzannę i Betsabę podglądano, to dlaczego to też podgramy? Dlatego, że autorka się przebrała zdefiniowany, szczepiając sobie różne atrybuty męskości i w związku z tym jak gdyby oszukiwała tych
kończących się naprawdę końcowym. Dlatego mówiłam o pewnym nadużyciu, które służyło jej wprawdzie. Ja też nie rozumiem tego wydarzeniu, jakie zrobiła, ale myślę, że gdyby poprzestała na tej pierwszej łaźni, byłoby to lepiej. Prawda? Też mi się tak wydaje, no ale to już historia sztuki ma swoje prawa. A jakie jeszcze słynne obrazy pokazują, no właśnie jakieś sytuacje higieniczno-kąpielowo, ale jednocześnie sprzyjały do wszystkim. Ponieważ jak gdyby kontynuacją, pewnym połączeniem tradycji antycznej ze wschodem były tak zwane mamy, czyli łaźnie parowe tureckie, które do dzisiaj dnia przecież funkcjonują, a były bardzo modne przez całe stulecia. I uznane są obrazy Engra, malarza francuskiego, który nigdy nie był w Turcji sam. Ale jaką miał wyobraźnię. Ale wyobraźnię miał. I ta jego słynna łaźnia turecka, obraz, jest właściwie zbiorem wcześniejszych obrazów, gdzie przedstawia Odaliskę. Tutaj też ona bierze udział w postaci swoich modelek wykorzystanych już w innych obrazach, powtórzył, robiąc zbiorowy obraz kąpiących się. No można jeszcze powiedzieć o kąpiących się Serata, puentynisty pierwszego, bardzo interesujący obraz. Oczytaniu wielkie kąpiące się, ale one są jakoś mało związane z wodą. Ja myślę, że to się zmienia, tak zwane okoliczności przyrody się zmieniają, bo te wielkie kąpiące, czy kąpiące się Serata, to jednak jest już plener, to jest już wyjście po naturze. Natomiast mnie fascynuje architektura, która służyła, no właśnie te łaźnie, pierwsze te termy, a potem łaźnie. To niezwykłe, tam rzeczywiście też przesył rzymskie, tak jak możemy sobie je zrekonstruować. Ale myślę, że greckie także, to bardzo ciekawe, bo to, że właśnie że termy istniały w Grecji, że był kult wody, która pomaga ciału i duszy, to przewija się w Iliadzie i w Odysei. Są wątki, które mówią o nacieraniu olejkami. W ogóle wszystko już było, właśnie pachnidła, używanie dzisiaj kremu, wtedy oliwki zmieszane z jakimiś kwiatowymi elementami. Aromoterapia, tak wszystko już było naprawdę i zdrowy. No nie państwa polskiego wywodu, bez względu na to, jak dalece cywilizacja może różne rzeczy robić. Nasza cywilizacja zrobiła takie, zakręciła, prawda? Powróciła do tego właśnie spa, to przecież nie jest w naturze, to nie jest żadne jezioro, tylko to są budowane przez sztuczne. I czy my się wzorujemy na tych greckich, a potem rzymskich, to w ogóle myślę, że to już zupełnie może nawet nie wiedzą projektanci, że istniały takie budowle, takie zespoły przecież stare, które były zdobione rzeźbami, na przykład bardzo chętnie czyszczącego się skrobaczką. Lizyka, słynna rzeźba, towarzyszyła, wewnętrza była pokazywana, zwłaszcza ta wielka sala wypoczynkowa, która była salą spotkań i która była podgrzewana przez podłogę. Była takim miejscem niesłychanego relaksu znakomitego. No a potem wszystko tam można było robić, łącznie z czytaniem książek, bo jak mówię, towarzyszyły biblioteki. To był zespół wielu budowli wśród zieleni, która była tam wprowadzona, wśród oddolnych mozaik, wśród rzeźb, które stały na postumentach. Notabene tylko kopie greckich rzeźb były nagie. Ważne osobistości rzymskie pokazywane były w togach. No tak, zresztą wymogi już pewnej przyzwoitości nakazywały to już późniejszym wiekach wchodzić w koszuli do
Rzymie tak, aczkolwiek Grecy kąpali się na noc. Na świecie też jednoznaczne. My mamy, my mamy już większą swobodę. Nikt do łaźni, znaczy do tych, które się jeszcze zachowały, ani w spa nie będzie w koszuli. Natomiast wszystko to jest pokazywane na zdjęciach, czy na jakichś reklamujących filmach, tak szalenie poetycko. Właściwie nie wie się o tym, nie pamięta się o tym, że wszystko już było. Proszę Państwa, ja dzisiaj zapraszam Państwa do Term, do łaźni, ale przede wszystkim przewodnikiem po dziełach sztuki, obiektach architektury, które wiążą się z tymi obiektami, czyli termami i łaźniami, była pani profesor Izabela Garnicka, historyk sztuki, której pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Żegnam się, ja Monika Małkowska. Zapraszam Państwa, czytając Wannie na przykład książkę, pamiętać o tym, że wszystko już było. Słuchaczom, ale chciałbym przeczytać fragmenty. Polski Radio 24, za chwilę 22.30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Strażacy walczą z okiem w Żywcu. Napali się tam na magazyn. Ogień widać z dużej odległości. Mówi Marek Tedłaszka z Żywieckiej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja, gdyż materiały tam składowane są łatwopalne, co znacznie utrudnia działania strażaków. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem PO rozpowszechniała nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości nagród rzekomo przez niego pobranych. Chodzi o informacje na billboardach Platformy, wedle której Krzysztof Czabański jako wiceminister kultury miał otrzymać 72 tysiące złotych nagrody. Czabański przyznał, że nagrodę otrzymał, ale zdecydowanie mniejszą. W czasach, kiedy byłem wiceministrem kultury, to był rok 2016, dostałem raz jednorazową nagrodę 6 tysięcy złotych brutto, 4 tysiące 200 netto. To była nagroda w momencie, kiedy złożyłem rezygnację, odchodziłem z funkcji po zakończeniu swojego zadania, które polegało na tym, żeby przygotować dla parlamentu projekt nowej ustawy medialnej, co też zrobiłem. Krzysztof Czabański domaga się przeprosin i wpłaty 72 tysięcy złotych na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Koniec sporu zbiorowego w polskiej grupie górniczej. Dzisiejsze rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia między zarządem PGG a stroną społeczną. Negocjacje nie były łatwe, ocenia mediator sporu Krzysztof Pus. Ja reprezentuję tą część mediatorów, która uważa, że win-win to jest niemożliwe. Ja jestem zadowolony, jak obie strony są niezadowolone. Jedna i druga, że gdzieś tam musiał coś odpuścić i nie obyło się bez momentów prawie krytycznych, ale myślę, że najważniejsze jest to, że się porozumiemy. Porozumienie oznacza podwyżki i wynagrodzenie dla pracowników. Na ten cel spółka przeznaczy 280 milionów złotych w tym roku oraz ponad 300 milionów w roku przyszłym. Czegokolwiek nie ma żadnego materiału dowodowego. Słowem, dlaczego tak się stało, proszę Państwa? Stało się tak. Jest 22.32. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, zapraszam jeszcze do północy. A poznanie m.in. sport już za kilka chwil po raz pierwszy dziś na naszej antenie. Kronika sportowa. Natomiast po godzinie 23 wrócimy do spraw politycznych. Donald Tusk złożył dziś zeznania przed Sądem Okręgowym w Warszawie w procesie, który dotyczy niedopełnienia obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. W sprawie oskarżony jest m.in. Tomasz Arabski, który w kwietniu 2010 roku był szefem kancelarii premiera. O zeznaniach Donalda Tuska mówili dziś na naszej antenie m.in. politycy. Do tych komentarzy powrócimy po godzinie 23. Do zeznań szefa Rady Europejskiej odnieśli się oczywiście także na naszej antenie komentatorzy, publicyści i politolodzy. I te komentarze również przytoczone po godzinie 23. Po 23.30 natomiast kultura gościem Maji Kuczyńskiej będzie Anna Wołek.
dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, a panie rozmawiać będą o przygrywce. Przygrywka to przegląd spektakli i dyplomów, to już trzecia edycja tego wydarzenia. Przygrywka to ma być wstęp, to ma być niejako uwertura do scenicznej kariery absolwentów szkół aktorskich o kierunkach musicalowych i muzycznych, a zatem spotkanie z kulturą, spotkanie z przygrywką, z młodymi artystami po godzinie 23.30 w rozmowie kulturalnej Mai Kluczyńskiej. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś poniedziałek, 23 dzień kwietnia. Jak wspomniałem, za chwilę rozmawiać będziemy o sporcie. Dziś po raz pierwszy na naszej antenie kronika sportowa, która rozpocząć się powinna już za kilka chwil. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, powtarzam raz jeszcze, że ten raport zostanie w telewizji opublikowany i to nieporozumienie, które dla ludzi znoszące, słuszne dla mnie też, zostanie wyeliminowane raz. Przed mikrofonem Rafał Bauman, rozpoczynamy od piłki. No, dziś w Gdańsku rozegrano ostatni mecz 32. kolejki Ekstraklasy. Lechia bezbramkowo zremisowała z Krakowią, a to spotkanie obserwował Sylwester Pięta z Radia Gdańsk. To był jeden z tych meczów, w których na pozór dużo się dzieje, ale gdy przychodzi do konkretów, to te konkrety sprawiają piłkarzom problemy. Chodzi oczywiście o zdobywanie bramek. Choć trzeba odnotować, że jeden gol dzisiaj padł w 15 minucie. Bramkarz Krakowi Michał Peskowicz co prawda obronił piekielnie mocne uderzenie Borysiucha, ale był już bezradny wobec dobitki Flavio Pajszą. Lechiści cieszyli się z gola, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski wykonał charakterystyczny gest oznaczający wideo weryfikacji. Po obejrzeniu powtórki odgwizdał pozycję spaloną. W pierwszej połowie bramek ani uznanych, ani nieuznanych już nie oglądaliśmy, a w drugiej połowie na naprawdę ciekawą sytuację trzeba było czekać do 69. minuty. Lukas Harasny zdobył piłkę przed bramką Krakowi, minął obrońcę gości, gdy miał przed sobą tylko bramkarza, uderzył w naprawdę dobrej sytuacji wysoko nad poprzeczką. Krakowia najbliżej zdobycia gola była w 80. minucie, gdy Piątek na mniej więcej 10. metrze miał przed sobą tylko Oliwiera Zelenikę, ale do oddania strzału w ostatniej chwili nie dopuścił Steven Vitoria, wybijający piłkę w ślizgiem. A w 86. minucie kibice Lechii widzieli już piłkę w bramce. Tym razem jednak Sławomir Peszko nie wykorzystał doskonałej sytuacji do objęcia prowadzenia. Próbował uderzyć piłkę, będąc kilka metrów przed bramką, ale ta przeleciała mu między nogami. Ostatnie minuty spotkania to kontry szczególnie groźne w wykonaniu Krakowi, ale po żadnej z nich nie udało się zdobyć gola. W efekcie Lechia i Krakowia podzieliły się punktami. Posłuchajmy, co do powiedzenia po meczu mieli trenerzy Lechii Piotr Stokowiec i Krakowi Michał Probierz. Pierwsze 10 minut mieliśmy mecz pod kontrolą, później trochę Lechia przejęła inicjatywę, za dużo mieliśmy strat własnych, brakowało na pewno ten sytuacja tutaj z Barem, no to już nie do mnie ocena, bo to akurat tak było, ale z tego co słyszę, to jest to słuszna decyzja i generalnie dzisiaj trzeba pochwalić tu sędziego Kwiatkowskiego, który prowadził bardzo dobrze te zawody. Myślę, że punkt wywalczony w nie najgorszym stylu i dążyliśmy do zwycięstwa, staraliśmy się być kreatywni, walczyliśmy, byliśmy zdeterminowani do tego. W końcówce nawet podjęliśmy ryzyko, wpuszczając bardzo ofensywnych graczy na boki obrony. Dążyliśmy do zwycięstwa, chcieliśmy grać o pełną pulę i jakoś zabrakło. Bardzo chcieliśmy tutaj wyinkasować 3 punkty, bo wiemy jak są ważne, no ale tak się nie stało. Kronice, pora na ligowy komentarz. Oto co w 32. kolejce Ekstraklasy przekuło uwagę Andrzeja. Wyjątkowo uprzejmi byli gospodarze w grupie mistrzowskiej, gdyż solidarnie przegrali wszystkie swoje mecze. Niby nic wielkiego, gdyż w roli gości występowały zespoły czołowej czwórki walczącej o tytuł. A w polskiej Ekstraklasie, w której, jak to się dumnie mówi, każdy może wygrać z każdym, co udowodniły wyniki poprzedniej kolejki, to jednak przyjemna stabilizacja. I nic się nie zmieniło. Punktowe różnice zostały zachowane, a rozstrzygnięć ciągle brak. Warto więc popatrzeć na Sandów Zabelia. Tam sensacja. Sandecja na wyciąż, która nawet własnego stadionu nie ma. Wreszcie wygrała. W Niecieczy, Zarką Gdynia, jakby nie było finalistą Pucharu Polski. Do tego zwycięstwo było zasłużone, wyraźne, a że piłkarze Gdyni naoglądali się Ligi Mistrzów, to ich gola niesamowiczymi Sandecji pomocy. I nagle Gdynia, która wygrała pierwszy raz od ponad 7 miesięcy, po 22 meczach bez zwycięstwa, ma tylko 3 punkty straty do bezpiecznego miejsca w tabeli. A do wyprzedzającej ją bezpośrednio Termaliki, na której stadionie rozgrywa mecze, ledwie
to by było niezupełnie takiego faktu, bo byłoby niesłychanie istotne. Nawiasem mówiąc, to nie zostało zrealizowane, ale to jest inna sprawa. Ważne jest, jak naprowadzę, do czego dąży nawigatorzy rosyjscy wobec polskiej załogi. Otóż on to słyszał i on to zeznał. Później był w sposób niebywały. Prezes Bepu Dalita-Witkowska zrobiła to na oficjalnej stronie klubu, do tego, który jednak po prawdzie do niej też należy. To, co działo się w pierwszej połowie, to piłkarski poker, stwierdziła. A jak piłkarski poker, to oczywiście przekręt. A jak przekręt, to nie nieudolność sędziego, lecz zła wola i skutek przeciwko królowi z niecieczy. A w roli głównej, oczywiście sędziowie. Sędziów broni się nie zamierzam, gdyż jak wszyscy ludzie popełniają błędy. Nie ulega jednak wątpliwości, że tych błędów jest mniej niż kiedyś, a i system wideo weryfikacji pozwala je skorygować. Nie wszystkie, ale zdecydowana większość. I mocno wierzę w to, że choć ta nasza ekstraklasa jest słaba, czego potwierdzenie m.in. gra Termaliki, tylko to przynajmniej uczciwa. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się na znacznie wyższy poziom. Geniusz, oszust, bohater Argentyny i Napoli, posiadacz słynnej ręki Boga. Wszystkie te określenia dotyczą jednego z najlepszych piłkarzy w historii, którego w naszej serii Gwiazdy Mundiali przedstawił dziś Filip Jastrzębski. Okazało się, że został zniszczony, że trup został przerwany właśnie w momencie. Niektórzy uważają go za najlepszego piłkarza wszechczasów, geniusza i boga futbolu. Inni za piłkarskiego oszusta i skandalistę. Diego Armando Maradona, wielki bohater finałów Mistrzostw Świata 1986 i 1990 roku. Po raz pierwszy na Mistrzostwach zagrał jednak w 1982 roku we Włoszech. Argentyna przeszła pierwszą rundę, ale nie zdołała awansować do półfinału. Maradona, wtedy jeszcze napastnik Boca Juniors, zdobył dwie bramki. Piłkarski geniusz pokazał 4 lata później w Meksyku, doprowadzając Argentyńczyków do złotego medalu Mistrzostw Świata. W fazie grupowej trafił tylko raz, ale drogę do finału Albiceleste zutorowały jego bramki w meczach z Anglią i Belgią. No właśnie, 22 czerwca 1986 roku. To chyba najważniejszy dzień w życiu Diego Maradony. Ćwierćfinał Argentyna-Anglia, Estadio Azteca. Do przerwy bez bramek. 51 minuta, zamieszanie w polu karnym, piłka leci w stronę Maradony, a ten strzela gola. Ręką. Bramka przeszła do historii, a sam Maradona powiedział po meczu, że była to ręka Boga. Do oszustwa otwarcie przyznał się po blisko 20 latach. Tunezyjski sędzia Ali Benakour uznał bramkę, tłumacząc się później oślepiającym go słońcem. Obaj panowie spotkali się 29 lat później. Piłkarz przeprosił ponad 70-letniego arbitra i podarował mu koszulkę oraz zdjęcie z dedykacją. Mecz z Anglią idealnie zobrazował Maradonę jako piłkarza, oszusta i geniusza. O ile pierwsze trafienie było oszustwem, drugie też przeszło do historii, ale z innego powodu. Maradona efektownie przebiegł z piłką pół boiska, okiwał pięciu rywali łącznie z bramkarzem i wpakował ją do bramki. Kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Szczerze, mogę mówić? Tak, słuchamy. Maradona stał się bohaterem Argentyńczyków. Dwie bramki zdobył także w półfinałowym meczu z Belgią. W finale już nie trafił, ale wyręczyli go koledzy. Argentyna wygrała z Niemcami 3-2 i po raz drugi w historii zdobyła tytuł. 4 lata później 29-letni Maradona wystąpił na mundialu po raz trzeci, już jako gwiazda włoskiego Napoli. We Włoszech grał w roli kapitana zespołu. Mistrzostwa zakończył bez gola. Argentyńczycy w jednym z finału pokonali Brazylijczyków, a potem doszli do finału, dwukrotnie wygrywając po rzutach karnych. Z Jugosławią, gdzie Maradona nie zdołał pokonać bramkarza, oraz z Włochami, gdzie już nie zawiódł. W finale Argentyńczycy musieli uznać wyższość Niemców. 4 lata później, podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Diego Maradona pożegnał się z reprezentacją i mundialem zupełnie w swoim stylu. Turniej rozpoczął od pięknego gola w wygranym 4-0 meczu z Grecją. Pokazuje coś strasznego. Zachowanie tych dwóch. Strasznego. Ale było to jego ostatnie trafienie. Po drugim spotkaniu z Nigerią Maradona został zaproszony na badania antydopingowe.
Wynik okazał się pozytywny. W jego organizmie wykryto aż 5 substancji, które prawdopodobnie pozwoliły mu zrzucić kilkanaście kilogramów. FIFA zawiesiła go na 15 miesięcy. Argentyna wyszła co prawda z grupy, ale odpadła już w 1/8 finału. Maradona do dopingu oczywiście się nie przyznał. Wygłosił wtedy słynne zdanie: odcięli mi nogi. I twierdził, że FIFA mści się na nim za wcześniejszą krytykę. Na mundialowe boiska Argentyńczyk wrócił jeszcze w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. Już jako trener swojej reprezentacji. Szkoleniowcem już tak wybitny nie był. Albiceleste dotknął w ćwierćfinale rozbici przez Niemców. Diego Armando Maradona. Powiedzieć, że to barwna postać, to jakby nic nie powiedzieć. Był piłkarskim geniuszem, bezgranicznie kochanym przez kibiców. Miał wszystko, by być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Niezdrowy tryb życia nieraz pokrzyżował mu jednak plany. Obecnie 57-latek szuka szczęścia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prowadzi jeden z miejscowych klubów. Ale co by się nie działo, włos Diego na zawsze pozostanie jednym z najlepszych i najbardziej uzdolnionych piłkarzy w historii. Legendą Mistrzostw Świata uwielbianą nie tylko w Argentynie czy na Apolu, ale na całym świecie. Mistrzostwa Świata w Rosji z Maradoną jako kibicem. Rozpoczną się 14 czerwca transmisję meczów oczywiście w Polskim Radiu. Polscy hokeiści pokonali Słoweńców 4-2 w drugim meczu rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Bramki dla Polski strzelili Damian Kapica, Bartłomin Neupauer, Marcin Kolusz i Aron Chmielewski. Bramkarz reprezentacji Polski Przemysław Podrobny podkreślił, że kluczem do sukcesu była konsekwencja w realizacji założeń taktycznych. Wiedzieliśmy, że dla nas założenia taktyczne i oczekiwany efekt. No i tak się stało od początku do końca. Bardzo konsekwentnie graliśmy szczelnie na taktykę po bronie. Gdzieś tam parę razy udaliśmy się, strzeliliśmy gole. No i też mieliśmy szczęście do zwycięstwa z taką drużyną jako Słowenia, bo nie zapominajmy, że jeszcze parę miesięcy temu praktycznie w tym składzie do 17 zawodników, 22 jest tych samych, co było na olimpiadzie i potrafili ograć Stany 3-2, czy Słowacji 3-2 w swojej grupie. Także na pewno to zwycięstwo jest podwójnie budujące, kiedy się myśli, że przed chwilą to już nakonywało takie słaby, jak na przykład USA. Kolejny mecz Polacy rozegrają w środę z Wielką Brytanią, a w drugim dzisiejszym spotkaniu Węgrzy pokonali Włochów 3-2. LKS w finale Ligi Siatkówki Kobiet. W trzecim meczu półfinałowym Łodzianki pokonały na wyjeździe Developers Rzeszów 3-2. Najlepszą zawodniczką tego spotkania była środkowa LKS-u Zuzanna Jemienko-Młotkowska. Opinie siatkarek obu zespołów zagrał Bartłomiej Misz. Z innym ludzkim zespołem budowlanym. Kronika ATM.
to są dwie historie. Ale przekażę Washington Wizards, remisując Toronto Raptors 2-2 po czterech meczach ćwierćfinałowych konferencji wschodniej ligi NBA. Stołeczny zespół pokonał u siebie drużynę z Kanady 106-98. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał 6 zbiórek. Kolarze wczoraj zakończyli starty w tryptyku ardeńskim. 3 wyścigi w 8 dni i bardzo ciekawa realizacja, którą podsumowuje Andrzej Gałek. Trudno wskazać jednego bohatera ardeńskich klasyków, bo nie było kolarza, który choćby w dwóch wyścigach znalazł się w trójce. Powiedzmy więc o zwycięzcach. Triumfator Amstel Gold Race, duńczyk Michael Wahlgren ze Stany, wrócił po to, co nie udało mu się przed dwoma laty, gdy był drugi, przegrywając w Polsce. Najlepszy strzał holandzki, Francuz Julien Alaphilippe z Quickstepu, wreszcie wygrał swoją pierwszą ważną jednodniówkę. Bo od kilku lat był już w czołówce, ale brakowało kropki nad i. Na Luksemburczyk Bob Jungels, kolarz dobrze sprawdzający się w etapówkach i wielkich turach. Ale w Lierz, Baston Lierz był raczej trzecim wyborem Quickstepu. A jednak efektowny atak 19 km przed metą i wygrany. A jak Polacy? Michał Kwiatkowski bardzo nastawiał się zwłaszcza na Lierz, Baston Lierz. Nie był to tydzień Kwiatka, któremu w Amstel zabrakło sił w końcówce. Strzelec nie zdołał doskoczyć do ucieczki i potem skupił się na pomocy Sergio Henao. A w Lierz z kolei zabrakło chyba Arygo. Miejsca 31, 57 i 29. Halo? On był znakomicie przygotowany na początku sezonu. Wygrał w Portugalii 5 i walczył za Tiriana na defensywę. Mówi był zawodowy kolarz Cezary Zaman. Potem zaczęły te koszyki w nim chodzić. Brak wyniku w drużynie Sky i chyba jest wtedy zaczyna się robić takie ze swojego rodzaju ciśnienie o braku wyniku. Może przesadził z treningami i jednemu kolarzowi się to zdarzało, że się chce bardzo. Nie może było za bardzo, tak więc ta forma nie jest taka jak była. Kwiatkowski patrzy już do przodu. Dziś wokół rekonesa zblokowanego etapu do Lefans. Drugi ze znakomitych polskich kolarzy, Rafał Majka, wystąpił w strzale i staruszce. Przed rokiem w tym drugim wyścigu był 10. Teraz wywalczył 90. i 57. lokatę, ale to nie miejsca były ważne, bo to jego pierwsze start od miesiąca. Mówi fizjoterapeuta Majki Dekicie, bo Rafał Zdrowe był zawodowy kolarz Arka Niewolka. Informuję pana i wszystkich państwa, że zona amerykańska stanowczo zdementowała takie tezy, to wszystko nagrane i tak notowało. Jeżeli chodzi o tę sferę psychiczną, zrelacjonował wsparcie i wiedzę, pewne materiały liczyli na amerykańskie otrzymanie. W zeszłym roku było to trochę jeszcze jest kwestia materiału, które zostały odczytane przez Avionics. Wśród kobiet liczyliśmy na Katarzynę Niewiadomą, która przed rokiem w Ardenach 3 razy była trzecia, a obecny sezon zaczęła znakomicie. Tym razem tak dobrze nie było. Lokaty 29, 21 i 14. Te wyniki są ogólnie spowodowane zbyt dużą presją nałożoną na siebie, a czekamy, ale one nie mają takiego charakteru, jak to pan trener Niewiadomej Arkadiusz Kowalski. Chodzi tylko o bardziej szczegółowe i dodatkowe odczyty systemu TAP, systemu FMS, komputera pokładowego, które strona amerykańska, jak twierdzi, nie zawierały najważniejszych kluczowych informacji, tylko dodatkowe, które może nam udostępnić. Najlepsza obecna zawodniczka na świecie, Anna van der Breggen. Na zakończenie kroniki przenosimy się do kraju. W Bydgoszczy zakończył się 10. meeting Olimpiad Specjalny. 50 sportowców z całego kraju rywalizowało o możliwość reprezentowania Polski na 15. letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019. Tej rywalizacji przyglądał się Piotr Dąbrowski. O zawiłościach kwalifikacji do zawodów opowiada członek Komitetu Sportowego Olimpiad Specjalnych Krzysztof Nowak. Po 4 lata w Olimpiadach Specjalnych odbywają się igrzyska, czyli zespół kilkunastu dyscyplin sportowych, dla których we wszystkich komitetach narodowych muszą odbyć się kwalifikacje. Się świetnie składa, że w 2019 roku są igrzyska światowe. No i w związku z tym w takiej dyscyplinie jak gimnastyka nastąpiła kwalifikacja, czyli było losowanie i losowaliśmy w grupie żeńskiej, grupie męskiej wiele osób, ponieważ wiadomo, że trzeba jeszcze wylosować rezerwę. Potem jest jeszcze taki obóz kwalifikacyjny, na którym właściwie stawia się kropkę nad i, że ten wylosowany zawodnik rzeczywiście będzie reprezentantem Polski, no i Olimpia Specjalna. Legendarny polski gimnastyk Mistrz Europy z 1975 roku Andrzej Szajna był pod wrażeniem sprawności zawodników. Ta sprawność gimnastyka się przydaje do każdego sportu, co prawda. Oni się ruszają,
pokazują swoją wytrwałość i po prostu to jest dla lepszego zdrowia. Dla pana to jest niesamowite, że takie osoby mogą zrobić proste ćwiczenia gimnastyczne, ale sam fakt, że je robią, to już robi wrażenie. Po prostu ci zawodnicy są przygotowani przez trenerów, robią te proste elementy, ale niejednokrotnie zapominają. Po prostu to ich niesprawność jest kontrolowana. Trener gimnastyki Jacek Bremer opowiada o emocjach towarzyszących występowi do podopiecznych. My się denerwujemy bardziej chyba niż oni, ale później pocieszymy ich, oni są słodzi, czasem płaczą, czasem się cieszą. My jesteśmy po to, żeby im właśnie pomóc. To jest dla nich, to jest radość wielka, że możemy towarzyszyć przy tym ich wysiłku. Szczęście ich i uśmiech, oni sami się domagają. Jeżeli mówią do mnie, panie Jacek, jest trening, musimy być i trenujemy 2 godziny cały czas ciężko na przyrządek. Oczywiście w przypadku tego typu imprez nie wynik sportowy jest najważniejszy. Dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim liczy się możliwość występu przed publicznością, docenienie przez innych czy nawiązanie przyjaźni. Gratuluję wytrwałości i formy i w dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. To był Pan Sport. Jutro o świcie. Jest 22:53. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zmieniamy temat. Rząd rozpoczął program Dostępność Plus. W jego ramach władze chcą dostosować publiczną infrastrukturę do potrzeb seniorów i niepełnosprawnych. Rada Ministrów zaplanowała funkcjonowanie programu do 2025 roku, a na jego realizację przeznaczyła 23 miliardy złotych. O założeniach programu mówił w Polskim Radiu 24 dr Rafał Bakalarczyk, ekspert do spraw polityki społecznej, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Panie doktorze, na ile ten program Dostępność Plus, na ile to, co zostało w tym programie zapowiedziane, to jest w jakiejś mierze odpowiedź na postulaty osób niepełnosprawnych, które cały czas protestują w parlamencie? Nie są gdzie pana sobie cenią. Wydaje mi się, że tutaj są, to są dwie troszeczkę osobne kwestie. To znaczy program Dostępność Plus bardziej koncentruje się na znoszeniu rozmaitych barier, tych takich barier natury technicznej, architektonicznej. Natomiast jednak nacisk w ramach protestu, w ramach też postulatów, które są były podczas protestu zgłaszane, jednak jest na trochę inną sferę, również ważną, czyli kwestię zabezpieczenia socjalnego, wysokość świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. Także jakby jedno działanie w obydwu obszarach są potrzebne, natomiast to są trochę inne jakby wymiary. Więc nie można powiedzieć, że sam program Dostępność Plus jest jakby sposobem, czy formułą, która pozwala, która no, w pełni zadowoli to środowisko i w pełni odpowiada na rozwiązuje problemy tego środowiska. A przypomnijmy w takim razie, jakie są główne postulaty rodziców osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, którzy okupują sejmowe korytarze od 18 kwietnia? To są, jeśli chodzi o te dwa priorytetowe postulaty, które pojawiły się w liście do Jarosława Kaczyńskiego, to jest z jednej strony podniesienie renty socjalnej, też docelowo do tego poziomu przynajmniej minimum socjalnego, żeby ono odpowiadało temu poziomowi. I dwa, jest to pomysł taki wprowadzenia świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym dorosłych. Zresztą obydwa te postulaty odnoszą się do zabezpieczenia osób niepełnosprawnych już po uzyskaniu pełnoletności. Mam natomiast, tutaj nie mam takiej stuprocentowej jasności, na ile zgodnie z intencją protestujących wszystkie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, a więc także te dorosłe, a więc także te, które na przykład w wieku 60 czy 70 lat utracą taką samodzielność, a tak naprawdę to w tej grupie jest bardzo, bardzo duże zagrożenie właśnie tą utratą samodzielności czy znaczną niepełnosprawnością, na ile te grupy również miały być objęte tym proponowanym świadczeniem 500 złotowym. Także tutaj nie mam do końca jasności. Natomiast są te dwa postulaty, które uznano za
priorytetowe dla tej konkretnej grupy osób niepełnosprawnych, czy też rodzin, znaczy osób niepełnosprawnych, ale wyrażane są one także przez rodziców tych osób, ale to jest jedynie pewien, jak bym powiedział, pewien wycinek takiego szerszego problemu związanego z zabezpieczeniem właśnie tym finansowym osób niepełnosprawnych w wieku dorosłym. Panie doktorze, mamy takie symulacje mówiące o tym, ile na przykład kosztowałaby realizacja tych najważniejszych postulatów, czyli właśnie dotyczących finansów, czyli kwestia tego dodatku, czy też podwyższenia renty. Tak, aczkolwiek tutaj, czy chyba szczerze mówiąc, nie czuję się tutaj też tak do końca kompetentny, żeby mówić konkretnymi liczbami, zwłaszcza, że w przypadku tego drugiego postulatu, o którym wspomniałem, no nie wiadomo, jak szeroką grupę miałoby to objąć. To jest rzeczywiście dosyć poważne. Przeciwko generałowi Błaśkowi. Tak, tak. Zdaje się, że są tutaj pewne symulacje co do kosztu, ale ja bym się nie czuję się tutaj kompetentny, żeby to dokładnie wskazać. Zresztą też, jak przeglądałem różne materiały internetowe, to różne strony, różni komentatorzy też podawali trochę różne liczby, więc na pewno tutaj trudno jest tak łatwo to ocenić. Dodałbym jeszcze do tego coś, co dopiero w ostatnich dniach się jakby zaczęło gdzieś tam pojawiać w obiegu, to znaczy oprócz tych świadczeń dla samych osób niepełnosprawnych dorosłych, to zostało jakby wyeksponowane szczególnie silnie w tym proteście, jest jeszcze cały czas sprawa rozmaitych świadczeń dla rodzin osób z niepełnosprawnością, czy dla opiekunów. To jest ten wątek, który z kolei 4 lata temu, podczas tych dwóch protestów, które miały miejsce wiosną 2014 roku, był silnie eksponowany i to takimi wielkimi problemami, które cały czas czekają. Na rozwiązanie. Zakończymy. Doktor Rafał Kakalczyk, ekspert do spraw polityki społecznej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Tego, co stało się 10 kwietnia, jaką dało państwo polskie. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 będziemy staraliśmy ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z państwa pytaniami i opiniami.